Zaczynajmy czym prędzej, bo pogoda dzisiaj płata niezłego mi figla i rujnuje mój plan na dzisiejszy odcinek. Dzień dobry, ja jestem Iwona, wy jesteście na kanale Van Trip, gdzie od kilku miesięcy mieszkamy w Niemczech i pokazuję wam moje tutaj życie, moje początki. Dodam, że nie znam języka, więc dzielę się tutaj z wami moimi doświadczeniami, wyzwaniami i tym wszystkim związanych z przeprowadzką do innego kraju. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zapraszam was na takie ciekawostki shoppingowe, czyli sklepy, których nie ma w Polsce, a są w Niemczech. To były, wiadomo, jak ktoś się przeprowadza i nie zna języka, to pierwsze rzeczy, pierwsze kroki swoje, to gdzie? Wiadomo, na zakupy. Więc ja pierwsze co zrobiłam, jak tu przyjechałam, obleciałam całe swoje miasteczko, właśnie przykukać, jakie sklepy tu mam. I jest kilka takich, których nie ma w Polsce. Czyli co? Zaczynamy. Lecimy. Pada. Zacznijmy może od sklepu z napojami. Tu Niemcy mają w kulturze kupować raczej skrzynkami. Kupują skrzynkami piwo, wodę, inne napoje. Tak, i to są takie sklepy, gdzie właśnie w takich dużych ilościach jest sprzedawane są różnego rodzaju napoje. Pójdźmy, zobaczmy, co tam jest. I są takie właśnie duże koszyki. Przed sklepem, co jest w promocji? 13,99. Taka witrynka z aktualnymi promocjami. Skrzynka wody gazowanej 7 euro. Jakaś a la cola 8 euro. Właśnie się dowiedziałam, że w tym sklepiku nie można nagrywać, ale tak jak widzicie, tu są różnego rodzaju napoje, które kupuje się w skrzynkach. Także tu wam ze środka nie nakręcę. Chciałam od tego zacząć, bo takich sklepów na pewno nie ma u nas. Dlatego chciałam film zacząć właśnie od tego sklepu, jako taka ciekawostka. No niestety nie mogę nagrywać. No ale tak jak wam powiedziałam, to jest sklep, gdzie kupuje się w dużych ilościach napoje. Niemcy mają w swojej kulturze kupować po prostu skrzynkami wodę, napoje, piwo. Także co, słuchajcie, jedziemy dalej. W ogóle nie kojarzyłam, dlatego z wielką przyjemnością weszłam sobie do środka, żeby obcykać co i jak. Te sklepy mają również dostęp do sklepów online. Na pierwszy rzut oka od razu rzuciło mi się w oczy, że to są dwa dominujące działy. Jest to dział damski i właśnie dział z rzeczami dla dzieci. Jeżeli chodzi o towar, to spodobał mi się sposób, w jaki jest wyeksponowany, jak poukładany kolorystycznie oraz wymieszany tak różnymi częściami garderoby, żeby w łatwy i bezproblemowy sposób dobrać sobie całą stylizację. Nie ukrywam, że to bardzo ułatwia sprawę, jak ktoś nie potrafi sobie tego dobrać. O, tu jeszcze sweterek zwrócił moją uwagę, ażurkowy. Tu jakieś takie intensywne akcenty do stylizacji. W sklepie są również takie drobne działy z rzeczami do domu. Tu porcelana. O, ten wazon zwrócił moją uwagę. Kosztuje 7,99. Spodobał mi się kształt i kolorystyka. Ciekawe, taki letni. Tak jak mówiłam, raczej drobne rzeczy do domu, szkło, podkładki. Takie typowo pierdółeczki. Tu dalej mamy ciuchy, zobaczcie jak fajnie jest wyeksponowane, porobione fajne stylizacje, no na pewno to ułatwia sprawę. Tu len i kolory naturalne. Tu jeszcze dalej mamy jakiś stojak z rzeczami do domu. Jest również dział z bielizną, tu akurat sobie oglądałam, 10 euro w promocji. I tak jak powiedziałam, rzeczy dla dzieci było bardzo, bardzo dużo. O, tu klapeczki te zwróciły moją uwagę, bo się świecą bardzo. Ja jestem sroka, kosztowały 17,99, ale bardziej mój styl to właśnie te klapki w ten deseń. Bardzo podoba mi się połączenie właśnie takiego różu
i khaki koloru. Bardzo ładnie to wygląda, tak subtelnie, naturalnie. Tak, to mi się dzisiaj tutaj spodobało, zobaczcie, jak ładnie wygląda taki blady róż z khaki połączeniem. Bardzo ładne połączenie. Ja sobie znalazłam lniane spodnie, takie szerokie, zaraz będę mierzyć. Fajne letnie materiały, biał, błękit, dżinsy. To jeszcze jest ładne połączenie, taki ciekawy kolor. Podoba mi się ten sklep. Jest dla całej rodziny, są i dla dzieci, i dla mężczyzn, i dla kobiet. Warto zauważyć, że jest tu też kolekcja dużych rozmiarów, rozmiar powyżej 50, i są to fajne rzeczy, modne. O, tu na przykład taka marynarka i jest to rozmiar, to akurat 40. Podoba mi się, ja sama noszę duży rozmiar i właśnie znalazłam sobie spodnie na lato czarne, zaraz będę mierzyć. Fajny sklep i rzeczy do domu są, zobaczcie, ozdoby, 3,90, taki widzę wszedł trend morski i stroje kąpielowe. Tu widzę przecenione 10,99. Fajne. I rajstopy. I klapeczki. Skarpetki. O, tu jest coś kolorowego. Sukieneczka. 19,90. Spytałam się pani tutaj, jakie niemieckie kobiety preferują, jaki preferują styl, i pani powiedziała, że uwielbiają styl i sportowy, ale też elegancki. W tym sklepie są bardziej takie rzeczy właśnie na co dzień, casualowe, sportowe. I okulary. $7,90. Właśnie szukałam spodni właśnie na lato, szerokich, żeby przykryć uda, czarne, bo to jest mój ulubiony kolor, lniane, żeby miały jakiegoś takiego twist. Podoba mi się. Zobaczcie, tu jest taka nogawka poszarpana i dzięki czemu to jest taki malutki gadżet, ale dodaje takiego sznytu. Mają właśnie też takie poszarpane kieszonki. Takie guziki w kolorze naturalnym. Na gumce. Myślę, że to jest dobry krój dla mnie, bo przykrywa właśnie moje takie uda. Jaki uroczy deseń, truskaweczki. Od 34 do 52 rozmiary. Nie, słuchajcie, to dobry dzień do nagrywania, bo zaczęło padać i już jestem cała mokra. Ale jak się powiedziało A, trzeba powiedzieć B. Słuchajcie, następny sklep, który chciałam wam pokazać, to jest sieć sklepów Müller. Chyba dobrze wymawiam. Müller. Tak się nazywa i to jest taki, można powiedzieć, dom towarowy. Nie centrum handlowe, w którym są różne sklepiki, tylko to jest taki dom towarowy, gdzie są różne działy. Jest on bardzo popularny. Tu zazwyczaj jest najwięcej ludzi i są towary różnej maści. I są ciuchy, i obuwie, i kosmetyki,
i spożywcze rzeczy, i napoje. Na górze są i książki. No po prostu cały przekrój towaru. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać. I to jest jakby największy dom towarowy w moim mieście. Ma jedno piętro, drugie piętro i jest naprawdę duży. No i cieszy się dużą popularnością. Wejdźmy i zobaczmy. Chociaż za mną też jest sklep. U nas chyba nie ma. Też to jest sieciówka. I to są sklepy z bielizną. Piękne. Ale chciałam Wam pokazać, się skupić na tym mulerze. Tak jak powiedziałam, jest to bardzo popularny sklep. Także co? Zapraszam. Mydło i powidło. Wszystko, co potrzeba. No to jest olbrzymi sklep. Również jest dostępny jako sklep online. Podzielony jest na dwie części. Parter i pierwsze piętro. Na pierwszym piętrze, na parterze jest duży dział właśnie kosmetyczny, perfumy, chemia, rzeczy dla zwierząt. Zobaczcie, jaki olbrzymi, dosłownie wszystko. Na pierwszym piętrze są rzeczy przeznaczone dla dzieci, do domu, jakaś elektronika, papierniczy dział, tu jakiś pamiątkowy. O, to pisak potrzebny jest do zakreślania w książkach. Gry dla dzieci i młodzieży, tu dla najmłodszych, jakieś maskotki, zabawki, pierdółki. Olbrzymi dział z klockami Lego. Kto kocha Lego? Ja bardzo. O. Zawsze lubiłam tego typu Lego. Tu te kwiatki modne. Tu jeszcze mamy właśnie domowe rzeczy, jakieś szkło. Tu bibeloty, naprawdę dużo, termosiki, dosłownie wszystko, co sobie zamarzycie. Tu moją uwagę zwróciła foremka na ciasto o fajnym kształcie i do tego była duża przecena, zobaczcie, z 49 na 19. Jest bardzo duży dział książkowy. Widać, że Niemcy uwielbiają właśnie przewodniki, jest tego bardzo dużo, różnego rodzaju albumy. Jest również dział Zrób to sam, tu akurat makrama zwróciła moją uwagę. Tylko dział dla młodzieży. Zjeżdżamy na dół, tu jeszcze rzut okiem na chemię i idziemy dalej. Dla niej miałam pokazać Wam tak, właśnie jeden taki odzieżowy, jeden z tymi napojami, jeden taki, taką właśnie sieciówkę Müller, która jest w całych Niemczech. I teraz chyba zabiorę Was jeszcze do mojego ulubionego sklepu spożywczego, w którym najczęściej robię zakupy spożywcze. Jest to mały, kameralny, taki, może nie kameralny, ale taki osiedlowy bym nazwała sklep spożywczy. Wsiadamy na rower i zabieram Was, bo pogoda coraz gorsza. No i na koniec zabieram Was do mojego ulubionego sklepu spożywczego, który nazywa się Tegut. Jest to sieć takich sklepów, one są mniejsze i bardziej mi się kojarzą z osiedlowymi sklepami. O, zobaczcie, tu jest u mnie również osobny dział w sklepie, przeznaczony tylko dla napoi i jak widzicie w skrzynkach są różne napoje. Lubię ten sklep, ponieważ jest bardzo taki estetyczny, taki elegancki. W piękny sposób są wyeksponowane towary, jest przepiękne światło, leci zawsze taka przemiła muzyka. Są dosłownie wszystkie działy, które są potrzebne. Jest również jakiś dział z kuchnią z innych krajów. Tu akurat zwrócił uwagę moją jakiś dżemik do serów. Idziemy dalej. Zobaczcie. O, naprzeciwko jest napisane Käse. Ten, kto mnie ogląda, już wie, że Käse to są sery. Więc już mamy słówko na dziś. Käse. Tu lodówki z wędlinami, tu nabiał i uwaga, zobaczcie, co zwróciło moją uwagę. Kto pamięta, kto miał pod drzwiami butelkę
mleka w szklanym opakowaniu. Jest również dział, zobaczcie, wege, bardzo duży. Każdy sobie wybierze coś dla siebie. Tak, w tym sklepie podoba mi się, tak jak mówiłam wam, atmosfera. On jest taki kameralny. Sprzedawcy rozpoznają ciebie i to jest bardzo miłe, bo się kłaniają i już wiedzą, że ty to ty. Bardzo mi się podobał. O, tu jeszcze chemia. Wszystko jest w dobrych cenach, są dobre promocje. Są rzeczy do ogrodu, a z takich dodatkowych rzeczy to mam jeszcze przy kasie punkt pocztowy. Na zewnątrz jest również skrzynka pocztowa, więc mam tak bardzo blisko pocztę. Oraz jest taki malutki punkcik, gdzie mogę sobie zjeść ciastko z piekarni, bo w Tegucie jest piekarnia, wypić kawkę. I jeszcze sobie po zakupach albo przed zakupami wypić poranną kawkę. I słuchajcie, to tyle na dziś. Kończymy. Pogoda nie dopisała. Nie wszystko poszło tak, jak sobie zaplanowałam, ale cóż, takie życie. Życie. No co, dziękuję za dziś. Zostaw komentarz, daj subskrypcję, lajka i do niedzieli. Ciao!